świeżo ścięte kwiaty dodają blasku każdemu pomieszczeniu i sprawiają, że dom staje się bardziej przytulny. Jednak utrzymanie ich jak najdłużej w dobrym stanie może być nie lada wyzwaniem. Moimi ulubionymi kwiatami są tuliprenie. Uwielbiam ich żywiołowość i mocne, kolorowe płatki. Czasem wydaje się, że dopiero co wstawiłaś je do wody, a one już zaczynają więdnąć. Dzięki kilku prostym sztuczkom prezentowanym poniżej, będziesz mogła cieszyć się tymi przepięknymi, kolorowymi kwiatami nieco dłużej. Sezon na tulipeny już za rogiem, warto więc zapoznać się z poniższymi poradami, dzięki którym Twoje kwiaty będą kwitły znacznie dłużej. Wszyscy chyba możemy się zgodzić co do tego, że tulipeny są przepiękne. Niestety jednocześnie są też bardzo delikatne. Zazwyczaj wytrzymują około tygodnia, ale na szczęście da się przedłużyć ich żywot. Popularną poradą jest to, aby włożyć do wazonu kilka kostek lodu. Robi się to dlatego, że zamrożona woda może powstrzymać wilczy kwiatów przed otwarciem. To z kolei sprawia, że ich płatki nie zaczną tak szybko odpadać. Jednak zanim w ogóle włożysz tulipeni do wazonu, powinnaś podciąć końcówki łodyżek o jakieś 1,5 cm. Użyj w tym celu ostrego noża. Nożyczki mogą bowiem uszkodzić łodgi. Utrzymuj je w zdrowiu, możesz także na dzień lub dwa zostawić tulipeni w opakowaniu, albo zawinąć je w wilgotną gazetę i umieścić na kilka godzin w letniej wodzie. Pomoże to wyprostować łodgi. Następnie wybierz wazon, który będzie na tyle wysoki, że podtrzyma tulipenie, co sprawi, że będą one wyglądały młodziej. Ponieważ z czasem tulipeny mogą stać się nieco obślizgłe i podatne na bakterie, ważne, aby co drugi dzień wymieniać im wodę. Pamiętaj, aby za każdym razem umyć wazon, dzięki czemu pozbędziesz się bakterii. Ważne jest również to, aby znaleźć swoim tulipanom odpowiednie miejsce. Najlepiej jeśli będą stały w chłodnym miejscu i nie będą wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Muszą również stać z dala miski z owocami, ponieważ owoce wydzielają retylen, który z kolei może prowadzić do obumierania kwiatów. Kluczowy składnik, i na koniec możesz spróbować dodać do wody nieco skrobi ziemniaczanej. Dostarczy ona kwiatom doskonałych składników odżywczych. Miejmy nadzieję, że te proste triki sprawią, że Twoje tulipeny przetrwają dłużej. Nie krępuj się i kliknij w przycisk z udostępnianiem, aby jak najwięcej osób usłyszało o tych ułatwiających